Dzień dobry, jak Państwo. Trochę robota narobione, więc trzeba trochę Wam pokazać, co tutaj zrobione i niezrobione. Przede wszystkim zrobione łóżko. Zaraz pokażę Wam, jak to się wszystko też rozkłada, składa i tak dalej. Więc zostańcie ze mną. To jest moja lodówka. Jest gdzieś tutaj. O, tu jest takie wgniecenie i tu jest takie wgniecenie, ale tak to jest fufelnówka sztuka. Jest ta lodóweczka z zamrażalnikiem, więc to jest jej też duży plus. To, co tutaj leży, to są resztki mojego januszowania, czyli oklejania szyb. Okleiłem to po wielu trudach. Oczywiście tutaj mi się wszystko tak zrobiło. Takie były ślady i to było ładnie przyklejone. Natomiast na drugi dzień zaczęła folia bąbelkować i zaczęła się odklejać i się po prostu odkleiła. Słaba folia, ale też myślę, że zrobiłem duży błąd, że dałem tutaj Ludwika, w sensie Ludwika. Tu jest płyn do naczyń. Nie wiem, czy to można na płyn do naczyń, czy nie. Muszę sobie obejrzeć jakiś tutorial. I nie WhatsAppa, bo wiem, widziałem, że tak się zmęczył z jakąś folią. I też były takie pęcherzyki wychodziły. Muszę to okleić, bo mam teraz to czyste okno i tamto czyste okno. Na szczęście stamtąd nie zdarłem tej folii, więc nie mam kompletnej szklarni tutaj. No ale trzeba to zrobić. Takie rzeczy, które jeszcze tutaj Wam pokazałem albo nie pokazałem na filmie, jak robiłem, to jest tak. Tu jest zabudowa na lodówkę. Lodówka stoi na tej półeczce. Pod tą półeczką będzie wybasto, więc robię tam miejsce. Oraz tutaj będzie panel elektryczny, ten, który tutaj miałem, tylko po pewnych modyfikacjach. Widzicie, to ta część zostanie zdemontowana. Ja musiałem zmodyfikować, trochę uciąć diaksem, bo ona jest totalnie metalowa, z takiej dość grubej blachy. Tylko przednia część jest z aluminium. A ta cała tylna część, w której są bezpieczniki, ten cały przepięciowy i te wszystkie kable i tak dalej, to jest na takiej grubej, naprawdę grubej, grubym kawałku blachy, ciężko mi się to cięło, ale się udało. No i chciałbym tutaj też tą zabudowę zrobić tutaj. To dzisiaj wyciągam sufit, żeby go trochę inaczej na razie dostosować na ten pierwszy wyjazd. On tutaj zostanie, natomiast no, chcę go trochę zmodyfikować, żeby tutaj tej krawędzi nie było, tamtej krawędzi nie było, więc go muszę trochę pociąć inaczej. I tutaj chcę jeszcze tą półkę też zrobić. Dzisiaj właśnie mierzę wszystkie boki, które będą ze sklejek, drzwiczki i takie inne rzeczy. I jadę, mam nadzieję, uda mi się gdzieś w markecie jakimś budowlanym, żeby mi dzisiaj docięli to. A jak nie dzisiaj, to na jakieś zamówienie na jutro czy coś takiego. Bo chciałbym to jeszcze w tym tygodniu poskręcać i żeby ta zabudowa kuchenna tutaj była. Tak jak widzicie, tutaj macie lodówka, na to idzie ten blacik. O tak. On będzie do samego okienka. Tutaj jest docięty w odpowiednim kształcie. Teraz oczywiście to nie stoi tak, jak być powinno, ale będzie tak. Tutaj będzie stolik, który będzie chyba albo tak składany, albo będzie gdzieś chowany, jeszcze nie wiem. Tutaj mamy specjalnie taką niższą szafeczkę, bo tu jest kibelek. To będzie otwierane, będzie taka klapa. Wiem, że trochę tutaj teraz to dziwnie wygląda, ale będzie musiała być jakaś blokada gdzieś, będę musiał mieć jakiś haczyk czy coś takiego, żeby to zablokować. Dodatkowo będzie ta klapa też otwierana w dół. Jeszcze nie wiem, jak to zastosować. Możliwe, że to będą te takie zawiasy. Wiecie, to takie długie, listkowe one się nazywają, fortepianowe, też słyszałem taką nazwę. No i tutaj będzie blat ze zlewem. Tutaj też muszę to trochę zmodyfikować, ale to już jak będę miał konkretnie wszystkie wymiary, wszystkie szafki, wszystko na bokach, to wtedy tutaj też będę musiał to troszkę dociąć i troszkę będę musiał to zmodyfikować, no ale też jeszcze miejsce na zlew. Pod spodem maniaki, jeszcze nie wiem, czy w tą stronę, czy w tą stronę, czy tak. One na razie tak sobie stoją, ale to tak są po prostu włożone, nie? No. Co tam jeszcze z przodu się stało? Doszły mi wreszcie powiewki. Przydatna rzecz, jak się nie ma klimatyzacji, a wiecie, można sobie uchylić troszkę okno, żeby taki, nie robić przeciągu, ale żeby zrobić przewiew, nie?
powietrza, ale żeby też nie po prostu powietrze nie dmuchało. Wiecie, o co chodzi. Jeśli jeździliście kiedyś bez klimy, to wiecie. Tak wyszła pod sufitka. Myślę, że ładnie. Oczywiście ją trzeba teraz zaczesać w jedną stronę. To jest nubuk. Nie, takie coś jak alcantara, trochę jak welur, ale to jest nubuk. Miły w dotyku. Nawet to ładnie wygląda i nawet kolorystycznie też ładnie wygląda. Troszkę zrobiłem bubę tutaj z przodu. Troszkę delikatnie widać to takie cięcie. Coś takiego. Myślałem, że tego nie będzie widać. Że to też tutaj jest jakaś listwa czy coś takiego, a to okazuje się, że ja powinienem to idealnie, ładnie tutaj też dociąć i w ogóle zawinąć, tak? No ale jest tak i tak będzie. No, tak to fotele uprane. Też Wam pokażę, jak to się prało. No i otwieramy sobie całość, cały tył jeszcze Wam pokażę i pokażę Wam na przyspieszonym tempie, jak to się wszystko rozkłada i składa całe to moje łóżko. Pod spodem wyszła taka skrzynia ładunkowa, takie miejsce, gdzie muszę zmieścić zapas. No i tutaj jakieś dwa, mam nadzieję, dwa, może trzy pudła. Takie, które będą, w których będą różne graty, niegraty, część też jakaś mechaniczna, jakieś narzędzia, takie różne rzeczy, kable, nie kable, wiecie, stolik tutaj musi trafić, krzesła te takie ogrodowe. No, pozakładałem te zaślepki do lamp, musiałem tam trochę jeszcze też podmodyfikować i jeszcze nie założyłem tych takich białych osłonek, które też muszę dociąć. To też takie jakieś już drobnice mi zostały. A to jest moja folia za 15 zlotych. Tak wygląda łóżko po rozłożeniu. Dwa materace, dość grube. To jest jakiś sultan z Ikei, z jakiegoś łóżka chyba takiego dwuosobowego. Chociaż możliwe, że to jest nawet to są pojedyncze materace. Troszkę za grube, ale za to po prostu miałem je na poddaszu. Już nie pamiętam, gdzieś tam z któregoś domu czy skądś. Nie pamiętam, żebym ja je kupował. Są sprężynowe z jakąś taką wkładką, nie wiem co tam jest, ale w każdym razie bardzo wygodne, nawet na tym łączeniu, które tutaj przychodzi, można leżeć spokojnie i nie przeszkadza, więc w trzy osoby można spokojnie spać, w dwie osoby to w ogóle bajka. One mają wymiar 80 na 190, więc nawet taka dość duża osoba może spokojnie tutaj sobie spać. Podporą z przodu jest oczywiście kanapa, która jak się złoży, to jest całkiem na płasko. No i tutaj musiałem zastosować taki spornik, bo zaraz by mi dzieciak tędy przyłaził i po prostu by mi to urwał. Z czasem tutaj pewnie będzie jakaś szafka, czy jakaś inna zabudowa, która będzie na wysokości po prostu tej deski. Trochę niewygodne jest to wyciąganie, z wkładaniem jest lepiej, bo trochę te materace są dość ciasno, bo tutaj jest niecałe 160 cm, tam na końcu to jest nawet 155 i trochę ta decha ciężko się wchodzi i wyciąga, ale myślę, że jest to do zrobienia, do ogarnięcia, że można się po prostu przyzwyczaić, że trzeba to rano wyciągnąć, potem wieczorem włożyć, chyba że rzeczywiście nie będziemy w ogóle tego składać i na kempingach czy na spanie po prostu będzie tak. No a jak będziemy jeździć, no to będziemy składać, żeby po prostu mieć te dwa fotele i podróżować. Tam ta cała rama z tyłu to jest przykręcona. Na razie ją poprzykręcałem po prostu do podłogi. Ona też podczas jazdy się w ogóle nie rusza, bo jest tak zrobione to na wcisk, że zarówno z tyłu, jak i z przodu ona nie ma prawa się ruszać, bo dociska ją
kanapa i jakby kanapa też się blokuje przed jakimikolwiek ruchami do przodu czy też do tyłu, tam znowu z tyłu to jest wszystko zablokowane. Nie trzeszczy, sprawdzone. Też nie skrzypi, nie ma jakichś takich dziwnych dźwięków. Na pewno na pewno jeszcze po pierwszych wyjazdach będzie coś tutaj do poprawy, coś do zmienienia. Może ta noga, może coś innego, może ta rama będzie musiała być trochę inaczej przycięta albo inaczej przykręcona, ale to jeszcze zobaczymy przy pierwszym wyjeździe. Dzisiejszy dzień kończę na takim etapie. Szafki nie zrobione, ale podocinane już sklejki. Sklejka 6,5 na ścianki i na drzwiczki. Jedne tak na dobrą sprawę w tamtej szafce, która będzie pod zlewem. Nie kupiłem dzisiaj zawiasów, zapomniałem, ale to dobrze, bo i tak muszę jechać po zlew. A dzisiaj też zrobiłem boczki. Tak to wygląda. Nie wiem, jak w tym świetle będzie to widać, ale mi się podoba i wygląda naprawdę całkiem ładnie. Oczywiście tutaj na dole trzeba było coś wymyśleć, dociąć, więc jest taka jakby łatka. Podobnie jest z tamtej strony, chociaż tam będzie mniej widoczne. No i tam narożnik jest taki troszkę nieodrobiony, ale tam pójdą kable w peszlu, więc też tego nie będzie widać, ale przynajmniej boczki tak te nie wali tak tym żółtym, który był tutaj i się gryzł, bo teraz jeśli gdzieś coś jest żółte, to się po prostu gryzie z tym białym i z tym drewnem, tą szarością. Tu będę zabudowywał jeszcze tą półkę, nie wiem, ja też jeszcze nie mam pomysłu. Jutro będę też z tym walczył i z sufitem, ale najpierw powalczę jutro z tymi szafkami, poskręcam już to wszystko tak jak ma być, zrobię drzwiczki, instalację tą elektryczną 220, no i tak dalej, powoli do przodu. Tyle na ten film. Jak się Wam podobało, to wiecie co zrobić. No, na razie z Wami się nie pożegnam za pięknej przyciemnionej szyby. Szyby sobie zostawiam po prostu, jak będzie któregoś dnia padać deszcz, będę mógł sobie siedzieć w środku i to oklejać. Tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.